mamuty. Wkrótce o tym zwierzęciu dzisiaj. Jest to włochata korowa szkocka, rasa wyżynna. Powstała z krzyżówki rasy czarnej i rudej. Rasa ta jest wytrzymała na różne warunki pogodowe, a przed zimnem chroni ją właśnie gruba sierść, dzięki czemu mają mniejszą zawartość tłuszczu, a to oznacza, że jej mięso jest chudsze od tradycyjnej wołowiny. Dlatego jest zdrowsze, ma mniejszą zawartość cholesterolu i niezdrowych tłuszczy. Bądź co bądź, wiadomo, do czego człowiek je hoduje. Więc pomijając smutniejsze kwestie, są to potężne zwierzęta o ciekawym, masywnym wyglądzie. Popatrzmy